nie ma, przechodzimy do punktu następnego. Wszystkie wolne wnioski i informacje. Proszę nawet też Państwa sołtysów. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie. Ja chciałem tutaj się odnieść do Pani Radnej z Krzeszowa, bo dlatego dochodzą mnie słuchy, że ciągle Pani Radna jest przeciwniczką budowy naszej świetlicy. Myślałem, że na ostatniej Radzie już żeśmy sobie wiele wyjaśnili tych spraw, ale Pani jednak dalej twierdzi, że ta świetlica jest za duża. No niestety, ale taka jest budowa, jaka jest. Takie muszą być standardy przede wszystkim. Ale my, jako mieszkańcy, nie wymawiamy, że Krzeszów ma orliki, ma parki linowe, ma spływy kajakowe, czy tam coś jeszcze porobione. Nam też chyba coś się należy. Czy tylko należy się nam pracować na tej roli i płacić podatki? Nie wiem, kto to Panią tak buntuje przeciwko nam, jako wiosce, ale uważam, że po odbiorze całej świetlicy, jeżeli się okaże, że za duża jest ta świetlica, to odetniemy część, przywieziemy do Krzeszowa, jeżeli o to chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są jeszcze pytania jakieś? Że ja się, to właśnie chodzi o mnie, bo jest jedna kobieta, więc trudno byłoby mi odpowiedzieć, prawda? Więc może pozwolę sobie wstać. Wcześniej, prawda, na poprzedniej sesji, nie wiem na której sesji, powiedziałam, że jeśli chodzi o świetlicę w koziarni, to gabarytowo to jest to olbrzymi dom, nie wiem, no, dom kultury, jeszcze można nazwać inaczej tą właśnie świetlicę. I dlatego zapytałam o cenę, o wycenę, więc otrzymałam wiadomość, że ponad 300 tysięcy, ja nie będę się bawiła w szczegóły, proszę Państwa, ponad 300 tysięcy świetlica jest dofinansowana z funduszy unijnych. Natomiast